Reputacja to dobra opinia, renoma, sława, imię. Od 5 lat w Polsce odbywa się projekt pod nazwą Premium Brand, który zajmuje się badaniem reputacji marek i firm. Jest to jedyny projekt w Polsce, który bada reputację marek, który bada w ogóle reputację, a bada ją dlatego, że jest to pojęcie, które zyskuje na znaczeniu, jest właściwie kluczem w budowaniu strategii marki. Na reputację marki wpływają nasze doświadczenia z użytkowania produktu, to czy jesteśmy zdolni go komuś polecić, jak również zaangażowanie społeczne firmy, obecność w mediach i relacje z pracownikami. Badania dla marek prowadzone są wśród konsumentów, reputacja firm badana jest na grupie menedżerów największych polskich przedsiębiorstw. Z tych badań wynika przede wszystkim to, że wszystkie w zasadzie zgłoszone do konkursu marki mają bardzo wysoki poziom tych wszystkich cech. Wyłanienie najlepszych jest rzeczywiście bardzo trudne i można powiedzieć, że certyfikat uzyskiwany przez te marki jest dowodem tego, że marki te są naprawdę, mają naprawdę wysoką reputację. Nie jest to wyciąganie jakiejś średniej z danej puli, prawda, i poszukiwanie elementów przewagi konkurencyjnej. Jest to tak, że każda marka musi przejść bardzo takie restrykcyjne sito selekcji na podstawie tych czterech wymiarów i dopiero wtedy, kiedy to sito selekcji przejdzie, może zostać określona jaka marka wysokiej reputacji. A reputacja marki jest bardzo ważna, przede wszystkim dla niej samej. Przyznają to firmy, które nagrodę w 5. edycji Premium Brand otrzymały. Jeśli chodzi o markę Dulux, pracujemy nad budowaniem reputacji wielowymiarowo. Z jednej strony pracujemy nad wzrostem świadomości marki, ciągłym dbaniem o jej wizerunek, ale także pracujemy nad jakością produktów, jak najwyższą jakością produktów, tak żeby zaufanie klientów do produktów marki, a co za tym idzie do marki, rosło. Dulux. Bardzo proszę o brawa i zapraszam pana Remigiusza Traczyka, senior brand managera marki Dulux. Witam serdecznie. W imieniu marki Dulux i wszystkich pracowników AkzoNobel Decorative Paints chciałbym serdecznie podziękować za nagrodę przede wszystkim konsumentom. Dla nas to motywacja do dalszej pracy, ale i zobowiązanie wobec konsumentów. Dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy serdecznie. Ta nagroda, otrzymana nagroda to przede wszystkim motywator do dalszej pracy nad reputacją marki, ale także zobowiązanie wobec konsumentów, wobec kontrahentów. Wzrost znaczenia reputacji w biznesie wiąże się z rosnącą świadomością konsumenta. Nie wystarczają już proste przekazy reklamowe. Klient wymaga od marki głębszych wartości, takich jak etyka działań, szacunek do tradycji i wrażliwość ekologiczna. Reputacja w takim otoczeniu rynkowym staje się strategicznym elementem przewagi konkurencyjnej. Z punktu widzenia biznesowego reputacja jest ważna dlatego, że według badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych różnica w zwrocie dla akcjonariuszy firm o wysokiej reputacji i niskiej reputacji w przeciągu 5 lat na giełdzie nowojorskiej sięga 40%. W związku z tym należy uznać, że jest to po prostu reputacja jest trwałym aktywem każdej firmy, że to nie jest jakiś wymysł marketingowy czy jakiś zabieg PR-owy czy cokolwiek z tym związane, tylko jest to trwały majątek każdej firmy. No i utrata tej reputacji, jak to w ostatnich latach kilkakrotnie widzieliśmy, w przypadku, nie wiem, Lehman Brothers, czy Arthur Andersen, czy Enron, prowadzi do piekła. Tytuły marki wysokiej reputacji zdobyło w sumie 21 marek z sektora B2C i 6 firm B2B.